powoli umyka już ziarno za ziarnem. To bezlitosny upływ żywiołu kumuluje w nas powracającą karmę. Seledynowy blask wielkiej świecy, dla której promień ukradł Prometeusz. Ogrzeje tułaczką zmęczone plecy, w ułamku chwili docenisz jej geniusz. Terrakotowa armia cesarzy odda ci pokłon nie podnosząc wzroku. Ciche cierpienie na kamiennej twarzy minie dopiero po zapadnięciu zmroku. Oba momenty utkwią ci w pamięci, zostawią bliznę co wolno się goi. Zbawieni będą tylko przeklęci, zdejmą ostatki pokruszonej zbroi. Czas uciekał przez palce. Za dzień na teraz. Czas przecież nigdy nie zawraca. Nigdy nie zawraca. Każdy człowiek ma swoją klepsydrę. Piasek sypie się w tym samym tempie. Jeden ma mniej, drugi ma więcej. Zazwyczaj tyle, ile udźwigną ręce. Zazwyczaj tyle, ile udźwigną ręce. Od początku świata rozdzierająca czas i przestrzeń, samoświadomość istnienia przygniata. Odpowiedzialność nie jest przypadkowa, swoją klepsydrę ma wszystko co istnieje. To rzeczywistość wielowymiarowa sprawia, że czas zwyczajnie drożeje. Fatalistyczna wiara w nieomylność eliminuje przypadkowość zdarzeń. Choć można liczyć na losu przychylność, nie da się jednak uniknąć obrażeń. Człowiek to więzień własnego sumienia, zakuty w łańcuch oswojony pies. Jego historię pisze Matka Ziemia, wyznacza początek, wyznacza kres. Ile?